Zapisz 7 ósmych jako ułamek dziesiętny. Wiemy, że 7 ósmych to to samo co 7 podzielone przez 8. Albo zapisując jeszcze inaczej, 7 podzielone przez 8. Są to po prostu różne sposoby na zapisanie jednej i tej samej rzeczy. Wykonajmy w takim razie takie dzielenie pisemne. Podzielmy 7 przez 8. Możemy od razu dopisać tutaj przecinek, bo wiemy, że wynikiem tego dzielenia będzie liczba mniejsza niż 1. 7 ósmych jest mniejsze niż 1, bo licznik jest mniejszy od mianownika. Możemy też zapisać to dzielenie tak, że dorzucimy od razu parę zer po prawej stronie przecinka. Zer, które za chwilę będziemy spisywać w dół. Nie jest to konieczne i można liczyć tak jak tutaj, ale może komuś z Was taki zapis ułatwi dzielenie. Zawsze też musimy pamiętać o równym zapisywaniu miejsc dziesiętnych, zarówno po lewej, jak i prawej stronie przecinka. Te dwa przecinki muszą znajdować się w tym samym pionie, jeden nad drugim. No to liczymy. 8 nie mieści się w 7 ani razu, ale mieści się w 70. W 78 mieści się 8 razy. Tu zapisujemy ósemkę. 8. 8 razy 8 to 64. Odejmujemy. 70 odjąć 64 równa się 6. I możemy spisać kolejne 0. Spisujemy 0, bo ciągle mamy resztę z dzielenia, a chcemy dojść do momentu, w którym nie będzie reszty. Zakładając oczywiście, że będzie to ułamek skończony, czyli że nie będzie się okresowo powtarzał w nieskończoność. Zresztą zaraz się okaże, na ułamki okresowe, tak czy inaczej, też mamy sposób. No to liczymy dalej. 8 mieści się w 60, 8 razy się nie mieści, bo to by było 64, o 1 mniej się mieści, czyli 7 razy. 7 razy 8 to 56. Znowu odejmujemy 60, odjąć 56 to 4. Możemy spisać kolejne 0. 8 mieści się w 40 dokładnie 5 razy. 5 razy 8 równa się 40. I mamy resztę 0. Albo mówiąc inaczej, nie mamy żadnej reszty. No i skończone. 7 ósmych to to samo co 7 podzielone przez 8. I to wszystko jest równe 0. 0,875. Tu możemy dopisać 0, żeby było oczywiste, że liczba jedności wynosi 0, że nie ma żadnych jedności. 0,875 albo inaczej 0,875 tysięcznych. I to by było na tyle.